Cześć! Witajcie kochani w nowym vlogu! We are going today to Kefalos, to Cavo Paradiso. Szybki jesteś. Ja to chciałam powiedzieć, dlaczego nas nie było tak długo i w ogóle, bo jednak ponad miesiąc żaden film się nie pojawił. No mamy na to wytłumaczenie, wiecie, sierpień jest takim miesiącem odwiedzin. Ja już wam też pisałam, bo pytaliście na Instagramie, bardzo dziękujemy za te wszystkie wiadomości, że się martwiliście w ogóle. Wszystko było ok, ale no najzwyczajniej w sierpniu nas zawsze rodzina i znajomi odwiedzają. W tym roku i tak było dobrze, bo ani rodzice, ani moja siostra, no nikt nie przyleciał. Ale za to przylecieli nasi znajomi z Nowego Jorku, Denisa, najlepszy przyjaciel i jego żona. No i byli tutaj 3 tygodnie, także no... Byli, są nadal i właśnie dzisiaj z nimi się wybieramy. Mam nadzieję, że uda się zrobić vloga z Cavo Paradiso, bo chyba to już będzie nasz ostatni raz, jak tam pojedziemy. No i wiecie, a oni mają 2-letnią córeczkę, no i tak ciężko, bo ona ciągle z nami, co jest fajne. I dlatego też jakby odcięliśmy się i od telefonów, i od kamery, od wszystkiego. Bardzo mało żeśmy nagrywali, ja nawet się nie chciało na Instagrama, mało. No ale stwierdziliśmy, że jedziemy, bo dzisiejsze plany były totalnie inne. Mieliśmy jechać na prywatny rejs łódką, no natomiast niestety nie udało się, bo znajomy, który miał łódkę prowadzić, no wypadek losowy, po prostu nie mogli. No i żeśmy to też planowali tyle dni, no i uwierzcie nam, że jesteśmy bardzo zawiedzeni, bo marzyliśmy wręcz o tym, no ale może jeszcze się uda. Dlatego stwierdziliśmy, że nie chcemy marnować dnia, bo znajomi za 3 dni wyjeżdżają, no i jedziemy na Cavo Paradiso. Za chwileczkę wstawię wam mapę, właśnie tu gdzieś w tym miejscu albo gdzieś tu myślę. I właśnie będzie ta mapa obrazować, gdzie jedziemy. Jedziemy najzwyczajniej na koniec wyspy. No. Słuchajcie, jest to najpiękniejsza plaża. Ja byłam tam raz, Dionizis, uwaga, nie był nigdy. Bo tak jak wiecie, my zawsze latem pracujemy, a Dionizis to już w ogóle pracuje bardzo dużo. No, także jedziemy i mam nadzieję, że to będzie właśnie fantastyczny vlog, że nam się uda w końcu wam pokazać, bo naprawdę polecamy, ja polecam tą plażę, ja tam byłam, widziałam, fantastycznie. Dzisiaj troszeczkę wieje, także mam nadzieję, że będzie ok, bo zazwyczaj wybierajcie się tam, jak nie będzie wiatru. No my nie mamy, można powiedzieć, wyjścia, bo znajomi za 3 dni wyjeżdżają i jutro, pojutrze też już mają plany, dlatego dzisiaj jest taki ostatni dzień, gdzie możemy sobie coś zaplanować wspólnie. No i musimy pojechać dzisiaj. Dobra, bo ja już się rozgaduję. Widzimy się za chwilę. No dobra, no to jedziemy. Słuchajcie, żeby dostać się na tą plażę Cavo Paradiso, musicie przejechać cały Kefalos. Po prostu jedziecie prosto, tak jak droga prowadzi. I właśnie niedługo będzie napis Ayos Theologos. Jeden skręt, a drugi na Cavo Paradiso. Widoczki ładne. Ale droga jest przyzwoita. Jest asfalt, jest ok. Follow the sign that says Ayos Theologos. All the way. I tutaj mamy właśnie Cavo Paradiso. Nie na Ayos Theologos, Ayos Theologos jest w prawo, w lewo jedziemy. Here you have another sign with all your information. So you know where you're going. So far the road is okay. No i zaczynamy piękną drogę. Jeszcze jest w miarę ok, bo jeszcze jest trochę asfaltu. Później będzie ciekawiej. No i spójrzcie, jesteśmy totalnie na końcu wyspy. Piękne widoki. Komu się podoba? Dio, podobać się? Nie rozumiem. Do you like it? Tak. Takie piękne widoczki. O, jedziemy dalej. Nie poddajemy się, słuchajcie, warto. Cavo Paradiso. Zaczynamy przygodę. Proszę bardzo, jest znak. I mnie tam. Cavo Paradiso jest troszeczkę trudniejszą trasą, ja już wam mówiłam. No i teraz zaczynamy. Dio, auto suleo. Fajnie. Damy radę. Nie ma innego wyjścia. Musimy dać. Tutaj jest taki chyba najgorszy odcinek. Ale jak za chwilę zobaczymy plażę, to wszystko wynagradza. Spójrzcie, to jest takie usypane. Ogólnie tutaj droga się zmienia, słuchajcie, co roku, jak pada i tak dalej. Także nie da się ostatecznie
wiedzieć, czy na pewno będzie taka sama droga jak rok temu. Ale nie jest źle. Mnóstwo samochodów nas też mijało. Więc droga jest non-stop właściwie taka. Ale słuchajcie, tutaj nawet cabrio ludzie przyjeżdżali, właśnie mijaliśmy. Także spoko. Naprawdę, jaki samochód weźmiecie, będzie ok. Powoli, powoli i do celu. Tutaj ktoś na kładzie, widzicie, i kolejne. Właśnie to jest fajne, że co jakiś czas są tabliczki Cabo Paradiso, także jest naprawdę ok. Zaraz naszym oczom ukaże się piękna plaża. Nie, no naprawdę, tu jest cudownie, warto naprawdę tą drogę całą. No i uwaga, za zakrętu ukaże się piękna plaża. Tu jest to jest najgorszy odcinek. O, proszę bardzo, Cabo Paradiso, oh yeah, witamy. Później będzie gorzej podjechać. O, ha, 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 czego chcieć więcej, tu jest cudownie. Nawet mają parasole. Ja jak tu byłam, to nie było nic, bo w maju. Jesteśmy na Cabo Paradiso. Cabo Paradiso. Słuchajcie, jak ja tu byłam rok temu, to tutaj było totalnie inaczej. Muszę przyznać, że morze zjadło plażę. Jak ja tu byłam wcześniej, to ta plaża była bardziej piaszczysta, było jej więcej. No ale okej, teraz jest trochę leżaków. Na początku sezonu nie ma tych leżaków, jest bardziej tak spokojniej. Ale tak nie zmienia to faktu, że jest to naprawdę bardzo piękna plaża. The road is a little bit tricky, but it's not like you can't come, it's too difficult. You go slowly, slowly, slowly. It has some rocks, something, but most of the cars, they can do it. Even mine, that is very small, not a lot of horsepower. Woda ciepła, bardzo. Yes, this is something that you say, yes, it's worth it. The water here is very, very warm. I don't know why. Usually in the area of Kefalos, the water is more cold because it's the Aegean Sea. But this side here it's warm, very warm, it's boiling. Dlatego też może, bo jest dość płytko, są cudypie. Probably. No i jest piasek, jeżeli macie dzieci, to naprawdę piasek, czego chcieć więcej. No i jest tutaj mały bar, gdzie możecie sobie kupić coś do picia, natomiast raczej polecamy zabrać coś ze sobą. Jeśli chodzi o leżaki, komplet leżaków 10 euro. No ale nie musicie na tych leżakach leżeć. My dzisiaj wybraliśmy opcję leżaków ze względu na to, że strasznie wieje. I nasza parasolka, nasz parasol po prostu nie jest tak mocny, dlatego wzięliśmy tą opcję dwóch leżaków i parasol, który jest mocno przybity do ziemi. No, tak stwierdziliśmy, bo jesteśmy ze znajomymi, wiecie, ciężko też nam jest skręcić cokolwiek, ale bardzo chcieliśmy wam pokazać właśnie tą plażę, także no chyba już będzie nasza ostatnia szansa w tym sezonie. No zobaczymy. No, także tak. Idziemy teraz się przejść po plaży.